Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, a to jest kolejny polski map tour na mapie Dark Forest The Next Chapter. Jest to mapa zrobiona przez Shanty Boys i Mudbone 39. Pojemność mapy to jest 28,23 MB, czyli kolejna mała mapa i kolejna mapa z lasem. Mapa została wydana 11 maja 2022 roku na wszystkie platformy gry. Mapa wygląda w ten sposób. Mapę prezentuję na poziomie łatwym, czyli teren, który należy do gracza, to jest ten cały teren. On jest warty 219 tysięcy, czyli jak na taki teren to nie jest zbyt dużo. Jeśli chodzi o inne tereny, też nie są drogie. 224, 190, 195, 116. Także to jest taka umiarkowanie mapa, jeśli chodzi o ceny. Zaczynamy w centrum. W centrum, w miejscu, gdzie jest sklep i sprzęt, który już posiadamy. No, sprzętu dużo tego nie ma. Jest ciężarówka i przyczepa na kłody. Później mamy jedną ładowarkę. Później mamy drugą. To są z klasa obydwie maszyny. Później mamy do usuwania pni maszynę. No i do obróbki drzewa oraz do załadunku i transportu z terenu leśnych. I to wszystko, jeśli chodzi o te maszyny. Tutaj nic więcej nie można dodać. Teren, na który zaczynamy, jest dość obszerny, także można dużo rzeczy poustawiać sobie, spersonalizować, co potrzebujemy do rozgrywki. Także tutaj model dał nam dużo wolności w tej kwestii. Oj. Resztę mapy szybko objadę ciężarówką. Jest tylko kilka punktów, które można omówić. Także nie ma tu nic więcej poza drzewami i lasem. Teren jest zróżnicowany i są górki, pagórki. Także to też trzeba wziąć pod uwagę. Można sobie stworzyć pole, które można później wykorzystać do siania. Tutaj mamy stację paliw, to sobie zatankujemy. To jest jeden z punktów. Także na tej mapie, jeśli chcemy sobie coś stworzyć, jakiś łańcuch produkcyjny czy coś, musimy sami sobie poradzić sobie, powybierać z modhubu różne rzeczy, które nas zadowolą, które nam będą pasować. Tutaj mamy tartak. Oj, nie ten znacznik, ten. Za tartak zapłacimy 100 tysięcy. No jak widzicie, tutaj cały teren też jest do wykorzystania. Też można tutaj poustawić różne rzeczy. Jeśli ktoś lubi wycinkę drzew, to będzie miał co to robić na pewno. Dzisiaj z wielkim podnieceniem czekamy na wyjście nowej polskiej mapy. Słyszałem, że ma dzisiaj się pojawić na Bothubie, ale tylko i wyłącznie na PC-ty. I tam z konsolami jest coś, jakiś problem. Także
Znając 13 piątek, raczej na konsole nie będzie jeszcze tej mapy polskiej. Ale że na dniach tam już tylko kilka błędów zostało do poprawienia, więc nowa polska mapa będzie już niebawem dostępna na wszystkie platformy, miejmy nadzieję. Fajnie by było zagrać sobie na polskiej mapie w końcu na konsolę. I tu mamy kolejny punkt, czyli tu jest handlarz z zwierzętami. Możemy sobie zakupić zwierzęta lub sprzedać. Sprzedać, a chyba nie, tylko zakupić. I co jeszcze nam zostało? Już nic, to wszystko. To są wszystkie te punkty, które są na tej mapie. Reszta to jest drzewa, las. Także jeśli przejdę do lotu, do tego widoku z góry, także nie wiem, czy to coś będzie widać poza drzewami. Jednolity teren, znaczy jeśli chodzi o drzewa, jednolity teren, bo widać, że pagórki z górki są. Nic. Nic poza tym. Także jeśli Wam się to spodobało, chcecie więcej, to zapraszam do udostępniania. A jak myślicie, że jest dobra robota, to wiecie co robić. Dziękuję ślicznie za uwagę. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.